jesteśmy już na promie. Udało nam się sprawnie dostać na prom. Pani Davy zorganizowała nam samochód. Zawieźli nas, no, 3 osoby, nas 2 zawieźli dla towarzystwa chyba. Bilet tutaj kosztował 55 tysięcy na prom. Ale na promie po prostu masakra, ludzi masa. Ale to z tego, co się właśnie pytałem tam gościa, to jest dlatego, że teraz właśnie skończył się Ramadan i wszyscy wracają do domu. Normalnie nie jest aż tak naciekane. No, ale właśnie myślałam, że będziemy siedzieć, a okazało się, że nie ma miejsc siedzących. Znaczy, może nie jest dużo ludzi, tylko oni po prostu zajmują całe rzędy. Jedna osoba zajmuje cały rząd i spróbowałam jednego pana, że tak powiem, zrzucić, ale on się nie dał i leżał cały czas dalej. Więc usiedliśmy, taka miła, miła dziewczyna, okazało się, że to jest studenci z Indonezji. Płynął na kilka dni chyba na Engano. Znalazła nam taką matę na podłodze i siedzieliśmy z nią. A potem nas poinformowała, że jak dopłacimy, to jest opcja... Nie, to Zulwan nam odpisał, czyli host, u którego będziemy mieszkać na wyspie. A jeszcze też śmiesznie właśnie z tą dziewczyną, jak ona Amelia. No ona tylko kilka słów jakiś znała po angielsku, my kilka słów po indonezyjsku. I porozumiewaliśmy się przez Google Translate na moim telefonie. Ja coś pisałem, ona pisała i... No nie do końca dobrze to działa, ale dogadaliśmy się. No i właśnie Zulwan nam podpowiedział, że to jest taki pokój, nie pamiętam jak on się nazywa, tatami room, z takimi lepszymi matami, z klimatyzacją, ograniczoną liczbą osób, ale okazało się, że tam też już nie ma miejsc i jest jeszcze jeden pokój, w którym właśnie my mieszkamy, taki VIP room, no dosłownie VIP room, który podobno w ogóle rzadko, bardzo rzadko go otwierają, ale dla nas go otworzyli i to jeszcze kilka osób też buli innych, tak, ze Stanów, którzy osób? Płyną, tak, chyba 10 osób. Tak, to fajni ludzie. Razem z nimi właśnie okupujemy teraz tutaj ten VIP room. Także zaraz Bule go pokażę. Tak, Bule room. No więc szczęśliwie za jakieś 13 do 15 godzin powinniśmy być na miejscu. Strasznie buja, mam nadzieję, że się nie pożyga. Za ten VIP room, za miejsce w VIP roomie, tam nie ma tutaj niby miejsc leżących, zaraz pokażę, są tylko sofy. Musieliśmy dopłacić 25 tysięcy rupii jeszcze dodatkowo, no teoretycznie są to śmieszne pieniądze. No przynajmniej nie płyniemy jak jacyś ten uciekinierzy. Ale mamy klimatyzację, mamy telewizor, mamy prywatną łazienkę, znaczy no prywatną. Dwie łazienki na cały taki pokój, więc jest super. Węgiel wiozą, węgiel przywieźli, węgiel. Troszeczkę buja, bo jest takie morze lekko niespokojne, mam nadzieję, że nie będziemy mieć choroby morskiej. No ale to się okaże za jakieś 3-4 do 5 godzin, jeżeli będzie mieć chorobę morską, to ona tak się ujawnia za właśnie po jakichś 4-5 godzinach. Czuję się, jakbym wypiła z niedrybuszki i miała w taki helikopter. Dlaczego? Bo trochę buja. A tak właśnie wygląda nasz VIP room. Tutaj mamy telewizor, klimatyzacja, tam jest łazienka. Jak na indyjskie standardy to jest naprawdę niezła, czysta. A tak właśnie wygląda pokój. Każdy ma taką sofę. Tutaj jest sofa Kasi. A tam z tym plecakiem moja sofa. I tam jeszcze właśnie Amerykanie sobie śpią. Właśnie mamy zachód słońca. Tutaj jest pokój tatami, w którym niestety nie znaleźliśmy miejsca. Tak wygląda. Tutaj mamy kafeterię, bar. I właśnie zamówiłem sobie taką zupkę pop mi. Można kupić jeszcze ciastka. Tutaj menu. A tutaj witamy na statku uchodźców. Pełno ludzi sobie koczuje i śpi. Tak to wygląda. Witamy rano na pokładzie statku, promu. To jest fajnie, tak są zorganizowane te promy i najczęściej autobusy, że dopływa się na miejsce, dojeżdża około 7-5 rano. Czyli z Bengkulu wypłynęliśmy o 5 po południu. I będziemy teraz jest 6, więc jeszcze gdzieś z godzinę, za godzinę, może 2 będziemy na miejscu. Więc całą noc przespaliśmy, przynajmniej ja przespałem. Kasia mówi, że na razie leży, nie wstaje, ponieważ źle się czuje od bujania, bo naprawdę nieźle bujało.
W nocy były takie fale. Morze dosyć wzburzone. Wow. Zasłaniam obiektyw, bo trochę pryska wodą. Samochody są tutaj poprzywiązywane i bujają się cały czas. Szczególnie ten właśnie z węglem. Bo on jest ciężki, jest bardzo podatny na bujanie się. O, te skutery się poprzewracały. No bo naprawdę nieźle bujało w nocy. Księżyc mocno świeci, prawie jak słońce. A tutaj ludzie już sobie robią śniadanie. Jesteśmy na miejscu. Nieźle, jak tutaj wjechać samochodem. Oh.